Za nami pokaźna porcja burz, a jak prezentuje się prognoza pogody na weekend? No, według wszelkich prognoz dostępnych troszeczkę nam się ochłodzi, więc również tych dynamicznych zjawisk nam ubędzie. Raczej już nie powinno błyskać i tak intensywnie wiać. Natomiast no, będziemy mieli troszkę chłodniej. Dzisiejszy dzień jeszcze ma być w miarę bezchmurny, natomiast według wszelkich, szukaliśmy wszędzie, gdzie się dało, prognoz jutro niestety większe zachmurzenie. No i w niedzielę temperaturka w maksimum około 20 stopni, także trzeba przygotować się na długi rękaw. Dodam, że poniedziałek i wtorek niewiele będą odbiegały od niedzieli. Szkoda trochę ten długi sierpniowy weekend da nam odpocząć po prostu od tych straszliwych upałów. Opady raczej umiarkowanie. Znaczy, mówiąc szczerze, nie powinno nam specjalnie pokropić przez cały ten czas, aż do wtorku. No, jak będzie naprawdę, zobaczymy. Z prognozami jest zawsze to samo. Prognoza na 24 godziny, to możecie Państwo, gdziekolwiek ją znajdziecie, możecie jej wierzyć, jak zawiszy. Natomiast każda dłuższa niekoniecznie okaże się prawdziwa. No nie są to pocieszające informacje, ponieważ jutro mieliśmy obserwować rój Perseid. No, więc trochę nam to burzy plany. Natomiast gdy obejrzeć sobie jedną z prognoz opartą na zdjęciach satelitarnych, to jutro chmurki mają być. Natomiast do północy. Co potem? A my chcemy właśnie później obserwować. No zobaczymy. W każdym razie wzorem ubiegłych lat organizujemy obserwację Perseid. Co prawda nie jest to najlepsze miejsce, ale za to z świetnym komentarzem merytorycznym dowiecie się Państwo, na czym to zjawisko polega. Jeżeli pogoda nie pozwoli nam na to, by tutaj na dziedzińcu przed planetarium na karimatach sobie podziwiać prawdziwe Perseidy, czyli meteory z tego chyba najsłynniejszego roju, no to jesteśmy przygotowani na to, by zjawisko to omówić przy pomocy naszej aparatury w sali planetarium, już bez chłodu, bez wiatru. Tam będzie nawet jeszcze na dodatek komfortowo. Także jeżeli kogoś to nie przeraża, to zapraszamy.